witamy w Arusza. I dzisiaj zaczniemy dzień od pokazania Wam różnicy standardów w Europie i w Afryce. Na przykład, co jest ciekawe, to jest Natalia. Ona jest standardowo taka sama wszędzie. Tak, ja jestem standardem. Ale nawet w tanich hotelach w Afryce dostaniecie na przykład japonki, tylko że w Europie, jak dostajecie kapcie, czy japonki, czy jakieś cokolwiek takiego, to są jednorazowe rzeczy. Tu niestety, no to są rzeczy, które nie wyglądają jak jednorazowe. Jeszcze pokażę Wam nasz widok za oknem. O. Coś niewiele widać. Można oddychać, jest 17 stopni. Ale różnica, 10 mniej niż nad ranem. Normalnie tak jest cudownie. A tu jest naprawdę przyjemnie tak wyjść i w końcu nie pocić się w tym samym momencie. W momencie wyjścia. Ej, Jumbo. Santa Sana. Tu jest jak widać, jest szybet. Panu zwyśmy, że nie pijemy cukru. Znaczy kawy z cukrem. Bekę z nas miał normalnie, nie? Ewidentnie. Ewidentnie z nas miał bekę. Ewidentnie powinniśmy być już obrzeni na niego. Good morning. How are you? Ready for adventure? Ready for adventure. Ooh, some nice you shirt. Look, you look today, you are fun. Of course. Thank you, bye. It's fine, thank you. No i moi drodzy, opuszczamy ten piękny przybytek. Natalia będzie tęsknić, już mi mówiła. I jest i Frank, i całe auto dla nas. Dwa lata minęły od naszego ostatniego safari. Nie wierzę, że to już tyle czasu. Jumbo. Ruszamy w podróż. A ruszamy. Ale gra słów. Jakieś 90% powierzchni Serengeti leży po stronie Tanzanii, ale około 10% znajduje się po stronie Kenii. Jest to mały jakby trójkąt, jak to Frank nam powiedział, i nazywany jest Masai Mara. Ta część właśnie w Kenii to jest Masai Mara i tam część zwierząt podczas migracji przemieszcza się na kilka tygodni, wyjadają całą trawę i idą dalej. Idą w dół. Przekraczając rzekę. Tak. They are providing very, very basic experience, and mostly they are hiring some unexperienced guides. Masai, that is like Manyara. And we have migration, and you said it's not the time. This is one of the very early civilized areas. Because it is very fertile, so I invited a lot of people. Okay. Within this small area, there is nearly every tribe in our country, which is 120, they are living here. They all came for agriculture. W końcu doczekałem się dobrej, zwykłej kawy. Znaczy, czy dobra zaraz się okaże, ale zwykła, chociaż parzona kawa, nierozpuszczalna. Frank nas zabrał w takie tutaj oto miejsce, po drodze do Serengeti. But no souvenirs, no, so really, we have everything already. Where are you from? Poland. Ah, Bardzo dobrze. Before, that's much nicer. Hello, little fellas. Słuchajcie, takie rzeczy, a to jeszcze nawet nie dojechaliśmy na safari, nie? Ja w ogóle nie mogę w to uwierzyć, co tu się dzieje. I tak zielono pięknie. Jejku, no cudownie. One of the towns which has grown so fast within a very short time, and it has got a lot of hotels. Around Karatu is nearly 150 different hotels.
Moi drodzy, jest to miejscowość Karatu, najbliżej położona miejscowość krateru Ngorongoro, czyli tutaj możecie najbliżej zatrzymać się safari. A jest to w miarę nowa miejscowość, powstała całkiem niedawno, bo Frank mówi, wcześniej nie było dojazdu drogą asfaltową. Tutaj dopiero rozszerzyli tą drogę, przedłużyli wcześniej, poprzednia miejscowość była najpopularniejsza, a w tej chwili już tutaj ta miejscowość przejęła, jak gdyby, pałeczkę najpopularniejszej miejscowości w tej okolicy. Frank mówi, że większość tych hoteli jest tutaj dalej od drogi, żeby był pewnie klimat taki bardziej safari. Dotarliśmy do bramy Ngorongoro. Pamiętajcie też, że na safari z Frankiem można zabrać ze sobą wszystkie bagaże. Zawsze się znajdzie miejsce, jest jeszcze bagażnik, czy tylne siedzenia. Są to prywatne safari, także jeżeli byście jechali gdzieś tam w 6 osób, no to można z Frankiem się skontaktować i zapytać, czy wystarczy miejsca. Natomiast jeżeli jedziecie w 2-4 osoby, to bagaże można zabrać ze sobą, żeby w tym czasie, kiedy się nocuje i tak na safari, nie płacić za hotel, żeby tylko bagaże tam leżały. How high are we? Is 1,600 to 1,800. Oh, pretty high. So that is the crater. Okay. Dzisiaj, moi drodzy, lunch w plenerze z takimi widokami. Znaczy, widoki zaraz wam pokażę. Niesamowite. Jesteśmy na wysokości około 1600 metrów i rozpościera się tutaj piękny widok, który już widzę. Zaraz wezmę drugi aparat i wam to lepiej nagram. So Frank, how big is the crater? From east to the west is 18 kilometers. From the south to the north is 10 kilometers. Moi drodzy, jakbyście chcieli odwiedzić krater Ngorongoro, albo Serengeti, albo każde inne safari w Tanzanii, to napiszcie do nas, mail jest na dole w opisie tego filmu. Z Frankiem wszystko dla was zorganizujemy. So if you go for a safari in Ngorongoro, then you go down there. Słuchajcie, moi drodzy, na terenie Parku Narodowego tutaj praktycznie chyba każdego, co chwilę można znaleźć jakieś domki, takie kempingi, na których można się zatrzymać. Także nie trzeba wcale spać w namiotach, będąc na takim safari. Ale jeżeli ktoś by chciał taką przygodę i spać w namiotach, też można. Także wszystko da się zorganizować. Tutaj macie taki kontrast, patrzcie. Były słonie, a tutaj mamy krów, stado krów. Masara. Nieźle. W XXI wieku ludzie wciąż żyją w takich miejscach. To jest niesamowite, że człowiek do tej pory oglądał takie rzeczy na gdzieś na Discovery Channel i na takich podobnych. A my tutaj mamy to na wyciągnięcie ręki praktycznie. A wiesz, co ja dzisiaj mam wspólnego z zebrą? Pokaż. A ja ze słoniem? Pokaż! Wow! Another one? No. No, they just talking to Maasai. What's this? No. What? Maasai, I think Maasai is killed by the car. Oh. Słuchajcie, moi drodzy, to co właśnie widzieliśmy na drodze, bardzo przykra sprawa. No, mamy tylko nadzieję, że nie ucierpiał żaden Maasai, tylko jakieś zwierzę. No, mamy taką nadzieję. Frank mówi, że nie wie, że ciężko powiedzieć, co tam przykryli materiałem. Jeżeli to był Maasai, to jakieś małe dziecko, bo to no nie wyglądało na duże ciało. Także mamy cały czas nadzieję, że to była tylko jakaś może ich koza albo coś takiego. Natalia, ty wiesz, że to są dziko żyjące? Thank you.
No i moi drodzy, jesteśmy przy wjeździe do Serengeti. Aż tutaj tłok od tych jeepów. Także popularny, widać od razu, że to park jest. To jakaś jedna zorganizowana wycieczka chyba, bo wszyscy naraz ruszają i wszyscy mają te same logo. Słuchajcie, widać, że nadchodzi pora deszczowa. Patrzcie tam. No i zanim wjechaliśmy w ogóle tutaj do parku Serengeti, to jest oficjalny taki wjazd. Tam była brama, taka część przed parkiem i to już jest oficjalny park. Ile było już zwierząt? Widzieliśmy już lwy, żyrafy, zebry, antylopy, hienę jedną. Także wcześniej jeszcze koło krateru Ngorongoro były słonie, także my jeszcze nie wjechaliśmy na dobre do parku, a widzieliśmy już tyle zwierząt. Także mam nadzieję, że w parku będzie się działo jeszcze konkretniej. Dzisiaj safari do wieczora i nocleg w parku Serengeti. Jutro mamy cały dzień safari i pojutrze poranne safari i wracamy powoli do Dar es Salaam, skąd będziemy kierować się do parku Mikumi jeszcze, także zostańcie z nami. Do zobaczenia w środku. Otwieramy dach. Teraz można podziwiać wszystko z góry, moi mili państwo. Wow. Mamy tym razem szczęście do lwów, co? Ostatnio takie jakieś stare widzieliśmy i widzieliśmy już chyba z 20 lwów. Teraz. African massage. Słuchajcie, moi drodzy, widzieliśmy właśnie bociany, czyli naszych sąsiadów z Polski, które, można powiedzieć. Które tak jak my uciekają przed zimą i przyjeżdżają. To one tutaj są. Patrz. Polskie bociany. To one tutaj są, kiedy nie ma ich w Polsce. Tak jak my. See you in Poland! Odwiedzamy najpopularniejszy park safari na świecie. Serengeti! Moi drodzy, słuchajcie, jaki tutaj jest zapach. Tego się po prostu nie da opisać. Jest tak... Zobaczcie na Natalię. Nie no, są cute. Są cute, ale one... Patrz, one kubkę tak robią, że aż tak woda. Tak, one czekają, tu srają i tak sobie w tym brodzą. Siedzą sobie w tym... niezbyt przyjemnym bagienku. Większość dnia spędzają właśnie pod wodą. Chronią się przed promieniami UV. They don't eat much. Their digestion is very good. The big hippo, the big male weighs 3,500, but only eats 40 kilograms. And elephant 300. 300, yeah. Okay. So that shows how efficient is their digestion. Okay. Yeah. Way better than elephants. Yeah. And what do they eat? Grass. They are vegetarians. Okay. Yeah. But I have heard on YouTube that occasionally they can eat some meat. Was that true? That's very unusual. You know, sometimes they need some supplements for they eat bones. They can chew bones, which we call osteophagy. Some of the animals, they chew bones to get some calcium from the bones. And people, they see this, they think that's it. Yeah.
No i moi drodzy, na dzisiaj powoli zbieramy się na nasz nocleg. Robi się tak powoli szaro, także trzeba powoli zjeżdżać w safari, przeżycia niesamowite. A jutro od rana powtarzamy i największy nasz taki cel, który chcielibyśmy tutaj zobaczyć, to lwica z małymi. No, tego jeszcze. Słoniki jeszcze. Słoniki już widzieliśmy, ale tak z bardziej z bliska może, nie? No, ale będzie co będzie. Tak, będzie co będzie. Zawsze oczywiście to lepszy dzień niż każdy inny dzień. No! O jest! Słuchajcie, słonie są na zaraz koło kampingu. Przy obozowisku. Tak to wygląda, słuchajcie, tutaj będziemy dzisiaj nocować. Będzie czajna przygrywa, chyba sobie wyjąć. Przynieśmy. No. Okej. Okay. Asante sana. Wow. Ale luksus. No moi drodzy, jesteśmy już w tym obozie, gdzie śpimy. To jest taki luxury camp, coś tam, później wam to gdzieś tam napiszę na dole. Z rewelacji, nie? Taki niby namiot, ale taki niby luksus. Niby willa. No, niby willa, normalnie takie luksusowe łoże. Tutaj duży pokój, w końcu dużo miejsca. Tutaj łazienka, tylko jakieś świerszcze tu słyszę cały czas. Nie wiem gdzie to, z dworu, tu toaleta, tu mamy prysznic. Wszystko takie w drewnie, ale zrobione tak na wypasie, nie? Lustro, duży zlew, szlafroki nawet. Szlafroki. Farelkę, to bym była zadowolona. 23 stopnie jest. Co za kobieta. A słuchajcie, jak w nocy chce się wyjść, jest jakaś potrzeba, żeby wyjść w ogóle z pokoju, nie wolno chodzić sobie samemu po obozowisku. Dostaliśmy walkie-talkie, mamy na kanale numer 1, zgłosić nasz numer pokoju i ktoś z ochrony po nas przyjdzie i wtedy z nami pójdzie, nas odeskortuje. Nie wolno chodzić sobie samemu, ale wiecie co, no nie ma co się dziwić, skoro przed pół godziny widzieliśmy przed naszym tutaj tym całym obozem stado słoni. Także no, mogę zrozumieć, dlaczego tutaj nie wolno chodzić samemu. Karibu. Asante sana. Karibu. Kurde, moi drodzy. Moi drodzy, idziemy na kawę, herbatkę. Ja kawę piję, jeszcze jest wcześnie. Dobra, idziemy nakładać jedzenie i do zobaczenia po kolacji. Ale pojedliśmy w końcu dosyta. Dobre jedzonko. Gulasz. Gulasz z jagnięciny, warzywka, broku w końcu. Bardzo dobre. Obstawiajcie, czy przeżyjemy dzisiejszą noc. Śpimy tylko w namiotach, nie? Głos. Pomiędzy nami a dzikimi zwierzętami jest tylko mała warstewka materiału. I trochę błota. Oh yeah, it was delicious. I really enjoyed it. So really good food. Kurde, nawet mamy tancerzy. Ja pieprzę. Taniec przywołujący lwy. Frank niedawno do nas dołączył i po drodze, tutaj idąc do namiotu z jedzeniem, napotkał dwie hieny parę metrów od niego, a w oddali słyszał pojękiwanie lwów, także spoko. Tu są tancerki, a tu jest nasz bodyguard. Patrzcie, prawdziwy Masaj nas wprowadza do pokoju, tu jest kubka słonia chyba. A
Asante sana. Good night, thank you. To jesteśmy my. A tam są. To jest taka płachta na zamek. A tam jest wildlife. I specjalnie dla was. Taniec odstraszający lwy.